Mamy przed sobą definicję funkcji f. No, argumenty jej nazywane są n i widzimy, że argumenty to 1, 2, 3, 4, 5. No i tu trzy kropeczki, czyli to sugeruje, że dalej się ciągną, no prawdopodobnie dziedziną tej funkcji, prawda? Tak, możemy przez te kropeczki rozumieć, że dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby naturalne. No i tu mamy wartości tej funkcji. 12, 5, f od 3 to jest minus 2 i tak dalej. Czyli to jest funkcja, której dziedziną są liczby naturalne. No taka funkcja to jest nic innego jak ciąg. No i możemy zapisać ją inaczej, po prostu wypisując kolejne tutaj wyrazy. Czyli na pierwszym miejscu wartość w jedynce, na drugim miejscu wartość w dwójce, na trzecim miejscu wartość w trójce i tak dalej. Prawda? Minus 16. I kropeczki tutaj sugerują, że mamy do czynienia z nieskończonym ciągiem. No i naszym zadaniem teraz jest zastanowienie się nad tym, czy jakimś wzorem ten ciąg można opisać, czy jakoś można poznać regułę tworzenia tego ciągu i czy tę regułę można jakoś zamknąć w jakimś wzorze. No więc chwila tutaj popatrzenia na ten ciąg, no, sugeruje, że prawda, każdy następny wyraz jest o 7 mniejszy od poprzedniego. Prawda? No, czyli różnica między kolejnymi wyrazami jest stała, no i taki ciąg nazywa się ciągiem arytmetycznym. Czyli to jest ciąg arytmetyczny. No i teraz pytanie, czy potrafimy wzorem zapisać tę regułę, prawda? Spróbujmy napisać jakiś wzór na n-ty wyraz tego ciągu. Czyli co, no pierwszy wyraz, tak jak powiedzieliśmy, prawda? Każdy następny wyraz powstaje przez odjęcie 7 od wyrazu poprzedniego. Czyli spróbujmy tę regułę zapisać wzorem. Czyli tak, mamy wyraz pierwszy, to jest 12. Następnie odejmujemy siódemki. No ile razy odejmujemy siódemkę? No, żeby mieć wyraz pierwszy, to wcale nie odejmujemy siódemki. Żeby mieć wyraz drugi, to odejmujemy ją raz. Żeby mieć wyraz trzeci, odejmujemy dwa razy. Czyli odejmujemy n minus 1 razy, prawda? Odejmujemy tę siódemkę n minus 1 razy. No i to jest wzór ogólny tego ciągu arytmetycznego. No to jeszcze zobaczmy, że to rzeczywiście tak to działa. Tak? No dla n równego 1, f od 1 to jest 12 minus 7 razy 1 minus 1, czyli 12. Dla n równego 2, 12 minus 7 razy 2 minus 1, czyli 12 minus 7, czyli 5. Dla n równego 3, 12 minus 7 razy 3 minus 1, czyli 12 minus 14, czyli minus 2. No i tak dalej, prawda? Jeżeli chcemy obliczyć na przykład 60 wyraz tego ciągu, to f od 60 to jest 12 minus 7 razy 60 minus 1, czyli to jest 12 minus 7 razy 59. No i to każdy może sobie sam policzyć. Teraz kolejny przykład. Popatrzmy tutaj. Ponownie, tu mamy definicję pewnej funkcji na liczbach naturalnych. Znowuż tu są kropeczki, co sugeruje, że mamy do czynienia z nieskończonym ciągiem. No i mamy podać, który z tych wzorów opisuje tę funkcję. Który z tych wzorów pasuje do tej funkcji. No i zachęcam Was do przerwania oglądania tego filmu i samodzielnego rozwiązania tego zadania. Dobrze, więc jak poprzednio zapiszmy tę funkcję w postaci ciągu. Ciągu, czyli pierwszy wyraz jest minus 100, potem minus 50, 0, 50. No i ponownie widzimy tutaj, jaka jest ta reguła. No, znowuż mamy do czynienia chyba z ciągiem arytmetycznym. Tu powinienem te kropeczki dopisać. Że co, że dodajemy 50, prawda? Znowuż kolejny wyraz powstaje przez dodanie 50 do poprzedniego. No i który z tych wzorów opisuje ten ciąg arytmetyczny? No tu mamy pierwszy, f od n, minus 100 plus 50 razy n minus 1. Więc to jest dokładnie wzór, który spotkaliśmy w poprzedniej części tego filmu, czyli minus 100 plus 50 razy n minus 1, czyli f od 1 jest minus 100, f od 2 to jest minus 100 plus 50,
czyli minus 50, f od 3 jest minus 100 plus 50 razy 3 minus 1, czyli razy 2, czyli minus 100 plus 100, czyli 0 i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście ten wzór i opisuje nam ten ciąg arytmetyczny. Popatrzmy na drugi wzór. Może zobaczmy, czy on, jak on się tutaj zachowuje. N, napiszmy n, f od n, n równe 1. To mamy tak, minus 150 plus 50, czyli minus 100, n równe 2. To drugi wzór nam mówi, że mam minus 150 plus 100, czyli minus 50, n równe 3, to mam minus 150 plus 3 razy 50, czyli 0. No, wygląda na to, że ten wzór również pasuje do tego ciągu. No, mimo że jest inny. No, na pierwszy rzut oka wydaje się inny, ale czy jest inny naprawdę? No, spróbujmy zapisać może ten pierwszy wzór troszeczkę inaczej. Mianowicie tak, minus 100, no i tutaj wymnóżmy sobie ten nawias, prawda? Bo tu mamy 50n, no to 50n taki wyraz powstaje, jak pomnożymy 50n i potem jest plus 50 razy minus 1, czyli minus 50. No i widzimy, że to jest minus 150 plus 50n, czyli dokładnie wzór numer 2. Czyli to jest inny sposób zapisania tego samego ciągu. Prawda? Te dwa wzory, no to są, to jest naprawdę ta sama funkcja, tylko troszeczkę inaczej zapisana. No i teraz popatrzmy na trzeci. No, jeżeli popatrzymy na drugi i trzeci, to widać, że to są inne rzeczy. Prawda? Jasne jest, że tu mamy też 50, tu mamy raz minus 150, tu raz 100, więc jeżeli ten był dobry, to ten nie może być dobry. No i możemy to też sprawdzić jakoś bezpośrednio, podstawiając na przykład f od 1, sobie tutaj f od 1 to jest minus 100 plus 50, czyli minus 50. No i widać, że to się nie zgadza z naszą funkcją, bo f od 1 jest minus 100, a nie minus 50.